Hej, hej, witam was, moi kochani, weekend wiedźmy przed nami, weekend wiedźmy w trakcie, weekend wiedźmy trwa, o kurczę, jaka tu wyszła, to na, ej, to tak, z taką wiedźmą to ja bym tu nawet poflirtował czasem, bo ta tutaj to tak wygląda trochę tak 2 na 10, w sumie nadaje się tylko, żeby jej łeb do tego kubła wsadzić i utopić w tej. I to by było to, i to by było tak, jakby można było na przykład wejść tutaj, nie, i tej łeb utopić ją i wziąć sobie na stałe, gdzie ona jest, i wziąć sobie na stałe tą tam, no to z nią bym chętniej biznesy robił, no nie oszukujmy się. Dobra, do kibla nic nie wrzuciłem, dramat. I za bardzo nie mam co wrzucić, jest jakiś item tutaj, tych rękawic mi trochę szkoda. Wiecie co, zakręćmy se kołem, widzicie, jest 250 milionów, bo trochę tornad porobiłem, nie? Więc wam pokazuję to, bo tutaj godzina mija i klikom, tu nie ma żartów. Zobaczmy, może z koła coś dostaniemy. Trochę kryształu, 3 grzyby, 4 miliony złota, trochę mało. Jest jakiś złom jeden, no coś musimy wymyśleć do kibla, już jest złom drugi. Generalnie problem jest też taki, że jest 15 rozmontowań, ja tu wszystko wyprzedałem co mogłem. Mamy zostawione 17 złota tu, 17 złota tu, 2 złote itemy tu, ok. Czyli przydałoby się nam jakieś coś dobre ze złotem i tu jest PD, PD, PD i na rękawicach jest PD tych, co nosimy. Tu poza tym nie ma nic, co by można było oszukać, nie? Bo tu jest tylko PD i tu są odporności, punkty życia, złoto na pierścionku jest. Jest złoto na pierścionku, to by musiał gdzieś PD wsadzić, na przykład na buty. Czyli na przykład jakbym na buty wsadził PD, to bym mógł korzystać z tego pierścionka na złoto, tak? I wtedy bym mógł sobie, tylko bym musiał nowy, to jest głupota trochę, bo cały ten mój biznes oszczędności skończył się tym, żebym musiał wydać 2 miliony na ten, na zaklęcie tych butów nowych i co, i bym wyszedł na zero. Sprzedałbym ten item za 2400, wydał te pieniądze na 2300 na buty, nie? Taki kurde głupi biznes. Tu może jakieś lepsiejsze są buty? No nie ma. To może, o, to jest dobry item. To jest godny item do wrzucenia do kociołka. Dzisiaj jest sterylne sedesy, więc razy 2 dostaliśmy. Oczywiście polowaliśmy też na mumifarki na wszystkich kontach, więc to też jest istotne, żeby go było złapać. Głupie zadanie było na makaron na plakacie, więc też trochę musiałem się nagibać, żeby go zrobić. No i dobra, to rozmontowujemy. No i teraz mamy 15 rozmontowań. I teraz tak, to nie jest warte rozmontowania, bo to 22 kryształy. Te 70 kryształu można by wziąć. 160 kryształu za 2 miliony można by było wziąć. 160 kryształu to jest dość dużo. To można by wziąć. No i te buty, no to te buty w ogóle się do niczego nie nadają, nie? Te buty się do niczego nie nadają, bo... No bo jednak ich mimo wszystko nie chcę zostawiać, tak? Bo nie będę tutaj mieszał, to nie jest 4PD, więc nie ma co tutaj kombinować. Na butach chciałbym po prostu złoto wymienić, albo tutaj złoto wymienić, więc te buty są nic nie warte. Jak na razie do rozmontowania też kiepskie, no bo widzicie, sam złom. Tu też w zasadzie sam złom, więc to są rzeczy, które po prostu dwie banieczki bierzemy i dwie banieczki bierzemy. No i w ten sposób oczyściliśmy sobie plecaczek i zakręciliśmy już kołem, zakręciliśmy. Złodziejem nie graliśmy, to zaraz zagramy, a to zagrajmy od razu, będzie z głowy. Kryształ może razy dwa się trafi, nie? To szkoda, może teraz? Też szkoda. Że widzicie, zarobiliśmy 264 banie dzisiaj już na druidzie. Na tornadach, nie? Hu, 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 hu. Razy dwa, 250 klepsy, drocie, baby. No druid to jest złodziej, jak mu to się... Jak pech, to brawo. Brawo. Jak pech, to brawo. Brawo. Może następnym razem się... Głosik się zepsuł, mówię, fajny złodziej i trochę kryształu i trochę potek. Mam nadzieję, że długo nie byliście bez głosu, więc w porządku.
Także mamy to załatwione. Zobaczmy, czy coś tu jest w zbrojowni do kupienia. Jest premia do złota, ale tylko 15, więc za mało. Nic tutaj więcej ciekawego nie ma. Artefakty, punkty życia, odporność. Możemy zobaczyć, czy pod tymi potami się coś fajniejszego nie skryje. Odporność na zimno, nic. Tych potek nie potrzebuję. Wyrzucamy 766 klepsydr. No dobra, założyłem te poty. Na Intę to założyłem w sumie wczoraj już, bo ja tylko 5 potrzebuję odłożyć, nie? Wytrzymałkę dołożyłem dzisiaj, żeby była na te tornada i czasem pomaga, ale w większości przypadków jednak mimo wszystko nie. Damage'owa pota, jasne. Ta health, no to podnosi wam o 25% życie, ale to też ma wpływ na procent, który ma zostać wam tego życia, więc tak trudno powiedzieć, na ile to jest opłacalne. Damage'owa na pewno. Dobra, tej rękawicy, tą rękawicę trzymamy na plakat, jak będzie, tak? Tą rękawicę trzymamy na plakat. No zobaczcie, w ogóle dzisiaj odcinek z Krakowa. Tak wygląda świeże powietrze w Krakowie, moi drodzy. Tak wygląda świeże powietrze w Krakowie. Także dzisiaj odcineczek z Krakowa. Dobra, co robimy? Zabijamy trzygłową hydrę. Jazda. Jest. Easy. Easy, moi drodzy. Easy. Trzygłowa hydra zabita, jutro będzie czterogłowa hydra. W ogóle jesteśmy blisko zabicia czterogłowej hydry. Wczoraj było bardzo, bardzo blisko, żeby padła, no ale jak tu tacy zawodnicy będą po dwa dni nieaktywni, ja to wszystko będę wykopywał, bo później przez to hydra dostaje. Zostaje hydrę życie. Poro też tutaj widzę nieładne rzeczy, nieładne. Więc to tutaj się zaraz wszystko będzie zmieniać. Jak w kalendarzu, jak w kalejdoskopie. Zobaczcie, ile zrobiliśmy tornad. Tutaj nie będę tych walk pokazywał, bo to są walki w stylu, o widzicie co, nie? 6 uników, 30 bloków, nie? Więc tutaj była walka, w której nie powtarzaliśmy niestety, ale 20 baniek nam wpadło. Pokurcz. Pokurcz był darmówką, ale tylko exp i 700 tysięcy złota. Lisowilk nie był darmówką i też 700 tysięcy złota. Trzy głodne misie to samo. O 11.24 też jeden loszek, tylko siadł i też nic nie dał. Za to fajna misja nam się trafiła. 10-minutówka czerwona za 20 milionów expa. Bardzo fajna. Lew o 10.03 nam padły 3 loszki. Ten nie był za darmo i czapka za 6 baniek. Orzech ochło było za darmo i nasiorek za 7 baniek nam wszedł. I zgnilak padł i dał 700 tysięcy złota. O 8 padł jedno tornadko, padło tylko, ale dało item za 13 baniek. No i po północy nam padły dwa tornadka, jedno za nic, za golda trochę i lustereczko nam dało epika. Pierwsze tornado po północy pacnęło mi 20 baniek, nie? Druid to jest jednak złodziej. Druid to jest jednak złodziej. I jakaś walka pupili. Już dzisiaj będziemy to wszystko pokazywać, jechać pomalutku, bo jest tego trochę. Dobra. No i tu nam zostały już Firestormy, więc jesteśmy, mamy wyczyszczoną pocztę u druidka. Zabiliśmy trzygłową hydrę, Zakolak ją zdekapitował. Jako, że umówiliśmy się, że przez weekend zbieramy te pieniądze, żeby zobaczyć, kto lepiej tornada obsłużył, no to nie będziemy statystyk wbijać, więc możemy spokojnie już bić wszystko, bo tak się umówiliśmy. Oj, szkoda, szkoda. Gdyby jeszcze tak ze dwa uniki, ale i tak dość dużo, zawsze po 7, dzisiaj 23. Bardzo dobry dzień, bardzo dobry dzień. No i mam nadzieję, że dzisiaj kończymy Demona Terroru też. Dobrze, jeszcze dwa takie. No to nie dzisiaj jednak. Jak to strollowała jednak? 200 tysięcy życia. No i to jest, moi drodzy, i wchodzimy do... Nie, to jeszcze 4.10 będzie, to jeszcze nie piąty akt. Moi drodzy, to ta pota, którą dodałem, nam dała ten loch. To... Tak jak mówiłem, że ona niewiele mi daje w tornadzie, to teraz żałuję tego, co powiedziałem. Cieszę się, że ją dałem. 203. Dobra, teraz tutaj 2900 jeszcze do bicia. Cieszę się, że ją dodałem, bo dzięki temu pchnęliśmy tego portala solo. O. Że tutaj zbieramy od nowa jeszcze dwie potki na wytrzymałość, nam będą potrzebne. No za 10 dni wejdzie nowy kalendarz i tam będą już dwie nieśmiertelki, więc to będzie idealny dla nas setup pod lochy, a wyczyścimy się z plecaczka, więc wspaniale. I ten item zostawimy sobie. To jest 5 baniek, ja wiem, ale
To jest też 1300 kryształu i to jest zabezpieczenie nasze na wypadek plakatu w rzucie pika, który chcemy robić, więc zostawimy. Zostawimy, moi kochani. No, trzy rozmontowania tylko dzisiaj. Więc tak biednie troszeczkę. Tylko trzy rozmontowania. Taka trochę bieda z nędzą. Masz paladong. Masz paladong, jest taka trochę bieda z nędzą, nie? Trzy rozmontowania, kiedy jest 15. No ale co zrobię, jak ja wolę te brać sobie, wrzucać te itemy do wiedźmy w wielu przypadkach. Bo czemu nie, tak? No dobra, Hydrowira 140 to raczej pokonamy, nie? Bez przesady. To nie takie cuda by musiały być, żebyśmy go nie pokonali. No, easy. Easy. Dobra, damy tutaj żółwiowi. No i co nam zostało do zrobienia? Zwab bater w podziemie. No właśnie, przecież zapomniałem zwabić Drarka dzisiaj do podziemi. No patrzcie, jaki ja jestem nieokrzesany. Nie zaprosiłem Drarka do podziemi. No co za cham z tego Macieja. Co za cham z tego Macieja. No odcinek z Krakowa jak nic. Odcinek z Krakowa. Shakes and Fidget stwierdził, że do update'u z Wiedźmy wrzuci odcinek z Krakowa. Dobre, dobre, co? Dobre, dobre. No i okej, no to zwabiliśmy do podziemi. Został mi co? Recykling, którego nie mam. I mamy 263 banieczki. Najważniejsze dla mnie jest, czy całą pocztę pokazałem, bo to muszę sobie zczyścić. Jest, dobra. No to idziemy do maga, moi drodzy, i tu będziecie zaskoczeni, zaskoczeni. Patrzcie tutaj, 263 miliony, idziemy do maga, 388. No, 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 a i też nic nie wrzucił do kibla, coś tu musimy wrzucić, jakiegoś złoma do kibla, do Zara. Ważne, że plakat zrobiony. Tak, moi drodzy, dzisiaj mag przyszalał, ale zaraz wam powiem, na czym nie. I tak naprawdę on dużo tornad zrobił, więcej niż druid. Również z tego to wynika, że miał mniej zrobionych. O, 2,5 tysiąca, nieźle. Ale również z tego powodu, że... nie dość, że miał mniej zrobionych, to więcej zrobił. O, bo miał więcej darmowych, nie? A cóż to tak się na duszę rzuciło? Ło. Jakieś te złodzieje dzisiaj takie wyjątkowo dobre. Także zobaczcie, jest 309 tornado u maga. 311 u druida, także mag już prawie dogonił tornada druida, dlatego ta lista u maga, zobaczcie jak wygląda lista u maga tornad z dzisiaj. No nieźle. I to i dużo takich właśnie było, że ciach, bach i nagle krytyk są. No to niestety nie była darmówka. Niestety już kończą się nam darmówki, ale wypadła broń za 4 banie. 3 głodne misie. I tutaj te tornada możemy nawet chętnie poglądać, bo to będą, och, tutaj taki niefart, ale chyba było za darmo. Tak, chyba tak. Śpiewający bobek na pewno był za darmo. Dużo to takich tornad jest na takiej zasadzie, że wchodzi krytyk i nara GG, nie? Hit i krytyk, boom. I czapeczka za 2 bańki. To na pewno jest w plecaku. Ja te itemy takie niepewne, czyli takie koło miliona trzymam do plecaka, bo będziemy podejmować decyzję, co z nimi będziemy teraz robić, nie? Które będziemy rozmontowywać, a które sprzedawać. No to chyba nie było za darmo, ale za to były buty za 4 banie. Teraz o 12.27 4 tornadka nam padły. To nie było za darmo chyba. Na pewno nie. Ale rękawice za 6 baniek worth it. No, były i też i takie lochy. Lustereczko. Były też i takie lochy, nie? Gdzie wchodziła jedna buła i było po bóle. Ringers za 14 banieczek. Nice. Paseczek. Paseczek pewnie jest w plecaku. Zobacz, ile tego żeśmy zabili na magu. Broń za 20 baniek. Mniam, co? Gniatacz. Czapeczka za 14. On przybliżył sobie te tornada, ale dzięki temu też wbił sporo expa. On jeszcze by chciał też wbić level. Tu nie było za darmo na pewno. On jeszcze by chciał sobie wbić level, żeby być równo 2 tylko straty do druida. No ale to musi tornada wbić. Klatka za 3.
Beowulf, pamiętacie z W9? Kto oglądał W9, jak był Beowulf? Beowulf to był postrach. Ozdoba za 12,5. Także umagasz się, fajnie te tornada ogląda, nie? Bo to jest po prostu pac, pac i nara, nie? Nie ma tam stołników, tu po prostu wchodzi dymycz, dostajecie 5 baniek i nara. 20 walk ogląda się tyle czasu, co czasem jedną walkę druida, nie? 15 baniek paseczek, piękny, piękny. O, jaki prawie one shot, ale 12 banieczek z naszyjnika. Więc warto było trochę pokisić te tornada. To nie jest oczywiście nie wiadomo ile majątku, nie? No na razie 400 baniek wybiliśmy, no ale lepiej mieć niż nie mieć, nie? Lepiej mieć niż nie mieć. I kolejne 6 banieczek. Zobaczcie ile tego padło. Dopiero nam się strona kończy. No tu niestety tylko złoto. I 6 banieczek. Ale fajnie te tornadka wyglądają u magu, co? I 13 banieczek. Także chcę nagrać te odcinki, żeby już mieć znowu czystą pocztę, nie? 12 banieczek, żeby do wieczora i jutro mieć znowu co zapisywać. No tu drzewo stawiło opór. Ale dało pasek za 12,5 bańki, warto było. No i po północy siadły nam 3. Tornadka, także śmiesznie jest z tymi tornadkami, bo tak jak mówię, dużo nam padało takich o one shot albo dwa shot. Czapeczka za 12, dzięki temu dogoniliśmy druida z tornadami, to jest spoko. Bo tak jak mieliśmy ileś tam straty, tak teraz mamy straty 2 tornadka, tak? 309, 311, więc 2 tornadka tylko straty, nie? Także śmiesznie. Dobra, to jak kończymy już z pocztą, no to jeszcze jakiś pupil. Także mag wyrównał tornada, zarobił 400 baniek. Jak na pierwszy dzień to udane, te łowy nasze. To easy fight. Że mam nadzieję, że jakby nam z 3 dni ponad miliard wszedł na konto, to by było fajnie. No ktoś powie, no co to jest? To jest jeden dzień weekendu złota i zgadza się, to jest niewiele, nie? Za tyle tornad, ale z drugiej strony, no lepiej mieć niż nie mieć, lepiej wziąć ten miliard niż wziąć pół miliarda wcześniej, nie? To lepiej wziąć później miliard, no tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że zawsze to lepiej wziąć dwa razy więcej później niż wziąć, wydać i zapomnieć, nie? Bo to będzie dużo statystyk, dzisiaj 40 statystyk zarobione, nie? Więc dość dużo, dość dużo. Dobra, możemy na spokojnie wejść tutaj sobie i znowu da Silwę tutaj silwnąć. Chodź tutaj da Silwa. Żeby nam się tutaj odnowiło wszystko elegancko. Odnowiło się elegancko. No i dobra. Co my tu mamy niezrobione jeszcze? Halo? Kibel niezrobiony, hydra niezrobiona, nic niezrobione. Maćku, no cóż ty z głupią. Plecak pełny. Koło niezakręcone. Dobra, miliard 370, 40 milionów wbiliśmy, ok. Koło kręcimy. Koło kręcimy, bo ja chcę w końcu zobaczyć, są grzybki trochę. Dobrze, dobrze, że są grzybki, są złomy. Ja chcę znaleźć jakiś item, który, o widzicie, który jest warty do wrzucenia do kibla i to jest ten item. Jest ten item, bo ten item jest tani. I to będzie item, który jest godny do rozmontowania, bo daje 130 kryształu. O, to o to mi chodziło. To jest też godne rozmontowania, bo to jest tanie, nie? Jak to robisz, Maćku, że znowu masz 10 złomów? Nie wiem. No to już jest pytanie do zastanowienia się. 2 miliony, 2 miliony. No to już są rzeczy. O. To jest jeszcze do rozmontowania na pewno. I to też na pewno jest do rozmontowania. No a tutaj trzeba się będzie zaraz zastanawiać, co z tym zrobić. Najpierw zakręcimy jeszcze kołem dwa razy. Dobra. Pokręciliśmy trochę kołem. Do levela nam brakuje w sumie 180 milionów. To będzie jakieś 10 tornad, więcej niż 10 tornad, więc może być trudno to zrobić dzisiaj. Ale no już 350, prawie 7 do 359. Idziemy w dobrym kierunku.
Portal Sollo poprosimy, Maćku, rusz się. Druid go zabił, a ty co? Dostałeś potę dzisiaj na intę, no to jedziesz, chłopie, z tą intą, o. Od razu, zadowolony chłop. Zobaczcie, co on robi. Dostał potę na intę, pół portalu zdjął. To złodziej. Zdjął pół portalu ponad. Dobrze, dobrze, to mam nadzieję, że w te dwa dni go dobijemy, ten portal. Okej, okej. Nie zapomnij nakarmić swoich pupili, pokonaj pupile. No to już idziemy. Cześć pupilku, cześć pupilku. Nakarmimy. Nakarmimy, a damy jedną tu, tak o, przewrotnie. Tak przewrotnie. No i zobaczymy ataczek w pupilach. Easy. A damy Kroksowi, niech ma. Też go do setki kiedyś dobijemy w końcu, nie? No i dobra. Grzesiad nam ładny atak petów. Czy znajdzie się nieco na awanturniczości? Nie znajdę. Recyklingu już dzisiaj nie wiadomo ile zrobimy. No i musimy podjąć tutaj decyzję a propos tego, co się dzieje jeszcze tutaj. Może coś jest ciekawego do kupienia. Nie widzę. Może tutaj. O, widzicie, tu coś jest fajnego do kupienia. Odporność na ogień. Dobra. Więc to jest kolejna pota, którą tam odkładamy sobie w trudzie i znoju. Czyli już mamy te 5 odłożone i tego też będziemy 5 zbierać. Nie wiem w sumie po co my aż tyle tego zbieramy, ale zbierajmy. To czeka na plakat. No i teraz musimy rozważyć, które z tych itemów sprzedajemy, a które będziemy rozmontowywać. No to jest 2,5 miliona, sam złom. No to na pewno tu. 1 700 000, dużo kryształów, zastanówmy się. 1 700 000, sam złom to na pewno tu. 1 800 sam złom na pewno tu, 200 sam złom na pewno tu, 2 miliony mało złom, mało kryształu tu, 2 miliony mało kryształu tu, chociaż jeszcze miałem runy się przyglądać na runy. Dobra, 66 mało, no i dobra, zobaczmy teraz, zostały nam 3 itemy do rozważenia. No tu jest 1 700 000, ale 140 kryształu. Tu jest 1 900 000, 130 kryształu. 2 miliony za 100 kryształu. To zróbmy takim krakowskim targiem, skoro 600 fidget odcinek z Krakowa nadaje dzisiaj. Zachmurzone niebo, smog nad miastem. To tak krakowskim targiem, 2 sprzedamy, 1 rozmontujemy. No. Będzie krakowski targ. 405 banieczek, mniam. Zarządzaj swoją areną, Maćku. Dlaczego nie zarządzasz, Maćku, swoją areną? No. Że co zostało? Nieco awanturniczości recykling, czyli z recyklingu zrobiliśmy dzisiaj tak dużo, bo 5 itemów, więc jestem zadowolony. U druida zdecydowanie mniej, bo tylko 3. I też zarządzaj Macieju areną. Halo, halo. No. 3200, 100, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. I mamy do 3200 wszystko. I teraz tutaj do 3200 to jest 3, 4, 5, 6, 7. Tu brakuje 8, 9... 8, 9, 3, 3, 100 i tu 3, 200, tylko tutaj trzeba 3 rzeczy jeszcze kupić. No dobra. Moi kochani, no to co? No to tyle. 263 u druida, 405 u maga. No i zobaczymy, jak dalej będą szły nam te tornadka, bo chcemy ich jeszcze trochę poklikać, no bo jeszcze mamy zapas. Jest dopiero 341 level, my mamy 356 level mobka. Moi kochani, to będzie się tutaj dopiero pojawiał około 370 tornada. Około 370 tornada, czyli możemy jeszcze spokojnie 60 tornad strzelić, zanim dojdziemy. I obawiam się, że możemy nawet nie zdążyć w te 3 dni jeszcze zrobić 60 tornad. Jeżeli będą nam na przykład 2 padały co godzinę, no to zrobię 20 jutro, 20 pojutrze. No ciężko będzie, żeby to dojść do mojego levela. Więc dobrze, że ten event się trafił, bo podbijemy sporo te tornada. Aczkolwiek możemy swojego levela nie wyrównać. To tyle, moi kochani. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i w końcu Mac ma więcej kasy niż druid. Hip hip Mac, hip hip hura Mac. Hello!